Co jest przyczyną takiego zachowania PiS-u? Czy to jest ignorancja, czy oni robią to świadomie? Dlaczego postępują wbrew swojemu elektoratowi, który z tego, co odnoszę wrażenie, wcale nie podziela tego takiej postawy? No myślę, że żaden normalny człowiek w Polsce nie podziela sytuacji, znaczy nie zgadza się z sytuacją, której Polska może się dostać pod żydowską okupację. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość to robi? No tego ja nie wiem, bo oni mi się nie zwierzają, więc to pytanie raczej do nich. Ja podejrzewam, wie pan, ale to są tylko moje podejrzenia. Co pan podejrzewa jako znawca życia politycznego? Tak, właśnie chcę to powiedzieć. Podejrzewam, że podpisane zostały jakieś cyrografy i dlatego pan Mike Pompeo, sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych 14 lutego, obstorcował naszych dygnitarzy, no, każąc im przyspieszyć pracę nad kompleksowym ustawodawstwem, które żydowskim roszczeniom nadałyby pozory legalności. I tylko się boją, jak to powiedzieć ludziom, zwłaszcza w roku wyborczym. No przecież gdyby się przyznali, że podpisaliśmy cyrografy, które Polskę oddają pod żydowską okupację, to sprawa i sprawiedliwość nie zostałaby nawet mokra plama. No więc do ostatniej chwili będą utrzymywali to w tajemnicy. Tymczasem sprawy są bardzo zaawansowane. W ambasadzie amerykańskiej w Warszawie już od pewnego czasu jest specjalny urzędnik, który tylko tym się zajmuje. Przygotowaniem do realizacji ustawy numer 437, bo sekretarz stanu na jej podstawie musi najpóźniej jesienią złożyć kongresowi sprawozdanie. Więc nic dziwnego, że się niecierpliwi. Przejawem takiej właśnie antypolskiej polityki PiS-u jest nie tylko sprawa Żydów, ale także kwestia naszej polityki rolnej. Wczoraj w Warszawie demonstrowali rolnicy. Wydawałoby się, że dużą część ich żądań można było zrealizować z dnia na dzień, na przykład, nie wiem, oznaczenie produktów. Dlaczego? Kto by to miał realizować? Sądzę, że PiS mógłby uchwalić. Dlaczego? Nie, proszę pana, Agrounia, która te protesty organizuje, powinna po prostu wydrukować takie nalepki i zatrudnić jakichś emerytów, żeby je nalepiali. Na przykład na tych paczkach cukru polskiego, jeśli taki w ogóle jest, na paczkach mąki, jeśli taka w ogóle jest, to mąka to chyba jest, i na innych polskich produktach. I wezwać na przykład przez rządową telewizję, albo też i próbować w telewizjach nierządnych takie wezwanie ogłosić do obywateli, żeby kupowali tylko te produkty w tych sklepach wielkopowierzchniowych, które mają polskie naklejki. I w ten sposób wspierali rolników. No nie wiem, dlaczego tego nie robią. Przecież to nie wymaga ani jakichś ustaw, ani niczego, tylko wymaga pewnego minimum organizacyjnego. Ale wie pan, łatwiej jest zorganizować demonstrację i tam pomstować na ten, niż coś takiego zrobić. Destruktywna działalność antypolska to nie tylko rządzący politycy, ale także różny taki dziwny element w internecie. Pan kilkukrotnie poruszał, ostrzegał przed środowiskami, które propagują taki mit Wielkiej Lechi. Co jest najbardziej szkodliwe w tym micie? Nie ostrzegałem, wie pan, ja tylko scharakteryzowałem ten mit jako ubeckie żygowiny i to podtrzymuję. Między innymi dlatego utwierdziłem się w tym przekonaniu, że twórca tego mitu zdaje się, że był tajnym współpracownikiem, chyba wojskowego wywiadu. W związku z tym groźne jest to, że w głowach wielu ludzi, którzy w ogóle tam nie grzeszą wiedzą historyczną, to się, wie pan, jawi jako oczywista oczywistość. No i przede wszystkim, ale nie o to chodzi, żeby tam jakieś takie, wie pan, brednie o Wielkiej Lechii tutaj się utrwaliły, tylko
Głównym celem tego mitu, czy propagandy tego mitu, jest wzbudzanie nienawiści do Kościoła katolickiego. Dlatego, że elementem tego mitu jest oskarżenie Kościoła katolickiego, że sfałszował tę historię i utrzymuje w tajemnicy istnienie Wielkiej Lechii dla jakichś niecnych celów, wie pan, własnych. Więc tutaj ręka ubecka jest widoczna, wie pan, gołym okiem. A czy rękę ubecką widać także w tej kampanii, która jest ostatnio pod hasłem "Wszyscy księża to pedofile i największy problem"? Myślę, że nie. Myślę, że to jest element rewolucji komunistycznej i w ramach przygotowań do żydowskiej okupacji Polski. To jest próba odcięcia społeczeństwa polskiego, czy narodu polskiego, nawet od tej namiastki szlachty, jaką jest duchowieństwo katolickie. To jest strategia, którą jeszcze w latach 30. forsował i sformułował Józef Goebbels. W dziennikach Goebbelsa pod datą 37 roku, 36 i 37 roku jest ta strategia bardzo wyraźnie sformułowana. Goebbels nawet powołał takiego pełnomocnika do realizowania tej strategii w Ministerstwie Propagandy. On tam miał personel też liczny. I Goebbels zalecał, żeby, bo Goebbels wychodził z założenia, że chrześcijaństwo będzie takie, jakie my chcemy, jak my chcemy. My to znaczy narodowi socjaliści. I zalecał, żeby kompromitować klechów, bo on to tak nazywał, walczyć z klechami przy pomocy dwóch instrumentów. Nagłaśniania skandali obyczajowych i finansowych. No to właśnie to się robi. I moje ostatnie pytanie. Przepraszam jeszcze. Może wzbudzać zdumienie to, że żydowska gazeta dla Polaków pod redakcją pana redaktora Adama Michnika posługuje się goebbelsowską strategią. To trochę budzi zdumienie, wie pan, bo niby tam się potępia Goebbelsa, ale widocznie ma on pewne zalety nawet i dzisiaj. No, jak były tytuły honorowych Arejczyków, to może po prostu też to działa w drugą stronę. Ostatnie pytanie, zbliżają się wybory do Europarlamentu. Jak pan, czy pan będzie startował? Nie. A to szkoda. Mówię to pewnie w imieniu wszystkich widzów. A druga rzecz, jak pan ocenia te listy, które się pojawiły? Szczególnie się pytam na przykład o Konfederację, której powstanie mnie zaskoczyło, że się wreszcie jednak poszli po rozum do głowy i pojednoczyli. No to nie jest, wie pan, nie powinno to być zaskakujące. Najwyższy czas, żeby to zrobić. Natomiast, po 30 latach. No to, wie pan, czasami trzeba dojrzeć do pewnych rzeczy. 30 lat to już jest wystarczający okres. Natomiast co do, wie pan, tych list wszystkich. Otóż wydaje mi się, że jeżeli nie chcemy być skazani przez następne 4 lata na statystowanie przy walce kogutów, to znaczy obóz zdrady i zaprzaństwa walczy z obozem dobrej zmiany. Gdakanie słychać aż pod niebiosa, pierze się sypie na okolko, Polska nic z tego nie ma. Więc jeżeli nie chcemy być przez następne 4 lata, a może i 8, skazani na statystowanie przy tym widowisku, to powinniśmy scenę polityczną przewietrzyć. I to jest element przewietrzenia.